To my hipsterzy, Daniel, słuchałem, jak nagrywałeś hejty, jak nagrywałeś i mówili, że jesteś hipsterem, to jak to jest w końcu? No ja nie jestem hipsterem, zobacz, jak ja chodzę w dresach, w koszulkach normalnych, wiesz, o co chodzi, normalne buty, hipsterem jesteś ty, tak? Zobacz, broda jaka fryzura i ogólnie jesteś hipsterem, wiemy, to wszyscy mieszkasz jeszcze na Żoliborzu, gdzie wszyscy hipsterzy tam mieszkają, więc jesteś tam w kolebce, nie? Dzisiaj dzień sparingowy, no ale na horyzoncie gala ACA92. Dzisiaj właśnie ogłosili twojego rywala. Bardzo mocny sambista, jak go oceniasz? Nie wiem, nie oglądałem. Ogólnie ja wcześniej powiedziałem Ben Sandurowi, żeby mi nie wysyłał, z kim mam walczyć. Jak już będzie potwierdzony, to niech będzie. Ja sobie nie będę wybierał. I tak naprawdę wczoraj czy dzisiaj właśnie zobaczyłem rano, że walczę. A nie, Michał Andryszak do mnie w ogóle napisał jako pierwszy, że będę walczył już z chłopem, który ma 2 metry, więc on chętnie mi pomoże i chłopaki z Ankosów, nie? Więc tak naprawdę to się od niego dowiedziałem, że ma 2 metry i kto to jest, nie? A jak to nie wiedziałem, no co, trzeba się iść i wyjść i bić, nie? Często się Longer przewija w twoich wypowiedziach. Wy się jakoś tak mocniej trzymacie, przyjaźnicie? Tak, bardzo lubię go, wiesz, jest mega pozytywnym wariatem, więc lubię go. Czasami jak mogę, to pojadę i z nim trenuję. Tu przyjedzie, potrenujemy, więc bardzo się lubimy. Oczywiście rozumiem twoje nastawienie, nie chcesz oglądać walk rywali, czy nie chcesz wiedzieć, kim oni są, jest ci wszystko jedno w pewnym sensie, natomiast rozumiem, że Robert Jocz to nadrabia i te walki umiewa obejrzy. A Robert na pewno obejrzy, wiesz, jest trenerem, przykłada się do tego, ja jestem od tego, żeby walczyć. Nie lubię ustawiać taktyki, bo zawsze przeciwnik może się zmienić na koniec i co ja wtedy powiem, miał być inny, będę się bił z innym przygotowany, a tak wychodzę i się biję, tak. Do tego uważam, że to robienie taktyki pod przeciwnika to troszkę zabija sport. Zabiło to boks i inne dyscypliny, więc nie chcę, po prostu chcę się bić, tak? Ale kojarzysz nazwisko? Umijew w ogóle coś nie, ci to mówi? Nie kojarzę. Pierwszy raz widziałem człowieka. Wiem, że tylko jest z klubu Achmat. Daniel, tydzień temu walczyłeś. Powiedz, w jakiej jesteś formie? Już czy sparowałeś? Widziałem, że było mocno, więc rozumiem, że jest 100%. Nie, no już w tamtym tygodniu sparowałem, wiesz, więc jakieś tam przerwy od treningów nie miałem. Trenuję cały czas, dzisiaj troszkę było słabiej, no bo wiadomo, 3 godziny tylko spałem, jakieś tam heszere szady w nocy były, no ale tak to na walkę będę na pewno dobrze przygotowany. Nie? Rozumiem, że córeczki się budzą na zmianę wobec tego. Nie, budzą się razem, wiesz, i to jest najgorsze, nie, bo jakby się budziły na raz jedna, raz druga, to żona by sobie ogarnęła, ale jak budzą się we dwie na raz, no to jedna kobieta nie ogarnie dwóch na raz nakarmić, a one nie poczekają, jak im powiesz, poczekaj, zaraz dostaniesz, tylko chcą mocno jeść, no do tego jeszcze trzeba było rano jechać na badania, coś tam, dlatego troszkę było niepospane, no ale jak widziałeś, tragedii takiej nie było na tych sparingach, nie? Zdecydowanie nie była. Powiedz mi jeszcze, Daniel, a propos córek, liczysz się trochę z tym, że one mogą kiedyś powiedzieć, tato, chcemy też się bić? No jasne, jeżeli będą tego chciały, to na pewno nigdy im tego nie zabronię. Jedynego, czego im zabronię, to przyprowadzania mi hipsterów do domu i chłopów w rurkach z dziwnymi fryzurami, nie? Lepiej niech taki nie przychodzi do domu. O tym już rozmawialiśmy, to było, słuchaj, o co ci jeszcze mogę zapytać, no ACA tak naprawdę, ACB wraca pod nowym logo do Polski, bardzo fajna sportowa karta i wszystkie nazwiska w jednym miejscu w Warszawie, bo wy walczyliście zazwyczaj za granicą tak naprawdę dla ACB, to jest lepiej, że się bijesz u siebie? No lepiej, na pewno przyjedzie, wiesz, dużo moich kolegów, dużo fanów, dużo znajomych, więc można będzie się pokazać, wiesz, tutaj swoim, wiesz, w MMA, bo już wiadomo, walczę w K1 w Polsce, no ale tu jest w MMA, gdzie ja tak naprawdę bardziej jestem zawodnikiem MMA, więc pokazanie się swojej publiczności na pewno będzie fajniejsze, nie? Blisko miałeś do pasa, jeżeli chodzi o ostatnią walkę, w tym sensie, że gdybyś ją wygrał, to byś pewnie walczył o pas. Jak to odbierasz? Jaki jest twój cel w ogóle w ACA? Nie, no wiadomo, po pierwsze, jestem zawodowcem, mam swoje lata, utrzymuję się z tego, więc chcę z tego zarabiać pieniążki, tak? Pas czy jakieś tam, to jest drugorzędna sprawa, więc wiadomo, byłem blisko, troszkę spieprzyłem, bo nie wiem dlaczego zabrakło mi zdrowia z tym koniem, ale powiem ci tak, bardziej mi chciałbym rewanżu z nim niż tego pasa, nie? Na pasie mi tak nie zależy, co na rewanżu. No bo jak rozumiem, myślisz, że rewanż byłby do wygrania i tam jeszcze był trochę ten lekki, nazwijmy to, no nie wiem, czy mogę powiedzieć, skandal z podaniem mu czegoś poza rundami. Tak, było dużo do tego jeszcze, jakbyś się przyjrzał, on dużo faulował, więc wiesz, też to było niefajne. No i to jest jedyny tak naprawdę zawodnik w mojej karierze, po którym mam taki niesmak i chciałbym mocno rewanżu, nie?
A co oni mogli podać wtedy pomiędzy tymi rundami? No bo co działa tak szybko, że... Nie wiem, nie znam się. On, samo to, że będąc olimpijczykiem, będąc zawodnikiem, który startuje w zapasach na Mistrzostwach Świata, Olimpiadzie, wpada dwa razy na dopingu, to nie świadczy o nim dobrze. Jeżeli wtedy grzał coś, to teraz tym bardziej grzeje. Ja nie mam nic przeciwko dopingowi, nie każdy sobie grzeje jak może, no ale już troszkę bez przesady. No i co? No i chcę mu po prostu dokopać, udowodnić mu, że z nim wygram. Nie? Jest fajny konkurs ACA, trochę inną promocję wprowadzili. Wcielacie się z Piotrem Strusem w rolę Świętego Mikołaja, nazwijmy to. Podoba Ci się taka forma promocji? No jasne, zawsze coś innego dla fanów, innego dla nas, zawsze coś ciekawego, coś nowego, tak? Daniel, ode mnie to wszystko. Wiem, że się jeszcze pewnie zobaczymy przed 16 lutym. Na pewno będziesz przychodził do nas. No, do swoich... Chciałbyś, wiesz, to w to nie wątpię, nie? Bo macie tam swoje jakieś, wiesz, głębsze zażyłości. Głębsze zażyłości, nie chcę wnikać, nie chcę dziwnie patrzeć na mojego psa, wiesz, co tam z nim cię łączy, wiesz, o co chodzi. No, ale wierzysz w miłość, Daniel. No, wiesz, no, nie wiem, czy to taka troszkę, kurczę, zgejona miłość, jak wiesz, jeszcze rozumiem, gdybyś był fajno panno i mój pies na ciebie atakował, to bym go szanował, wiesz, a tak on taki nie wybrzydza, nie? Nie wybrzydza, nie brzydzi się, to jest, powiem ci, straszne, nie? Ja o takiej przyjacielskiej mówiłem, miłości braterskiej, ale hipsterska myślę, że też się liczy. Nie, no, mam nadzieję, że mój pies się ogarnie, nie? Daniel, dobrze zawsze z tobą pogadać, dzięki wielkie, no i co, widzimy się pewnie w WCA. No, widzimy się, pa. Dzięki.